Dlatego chciałbym Państwa przede wszystkim zachęcić, żebyście... ja wiem, że Państwo pójdziecie na wybory, bo jeśli tu przyszliście, to pewnie jesteście zdeterminowani, żeby iść na wybory. Ale zachęćcie swoich znajomych, rodziny, przyjaciół, żeby poszli głosować. To jest najważniejsze. Nasza demokracja będzie ciekawsza, będzie bardziej reprezentatywna, jeśli więcej z nas pójdzie na wybory. Ja nie będę apelował o to, żebyście głosowali na Ruch Palikota, czy nie na Ruch Palikota, ale żebyście poszli głosować, bo to jest najważniejsze dla demokracji. Ja jestem przedstawicielem społeczeństwa obywatelskiego, działam w organizacjach pozarządowych i wiem, jaką tragedią dla Polski jest to, że taka, że mniejszość głosuje, że większość nie wypowiada swojego zdania. Idźcie na wybory i zagłosujcie i namówcie do tego znajomych. Jeżeli wyborami Państwo słyszycie, że te wybory najbliższe są bardzo ważne i rozstrzygające o losie Polski, i to możecie potraktować jako banał, ale ja uważam, że te wybory rzeczywiście takie są. Po pierwsze dlatego, że ważne jest, żeby odsunąć od władzy ugrupowanie, które ma bezideowy charakter, jest ugrupowaniem, jest partią władzy. I taka partia bardzo szybko się psuje i psuje standardy życia demokratycznego. Jeśli dostanie kolejną szansę na rządy przez kolejne 4 lata, to hamulce mogą popuścić już do końca. A dlaczego warto głosować na Prawo i Sprawiedliwość? Dlatego, że przed nami bardzo trudny czas ze względu na również burze gospodarcze, które są wokół. Trudny czas ze względu również na nową konfigurację geopolityczną i sił geopolitycznych, które wokół Polski się tworzą. I w takim czasie potrzebne jest silne przywództwo, państwowe silne przywództwo, które jest odważne w podejmowaniu państwowych zadań, nie zwleka z nimi, nie boi się reform i potrafi szybko podejmować decyzje. Uważam, że takim środowiskiem, które jest do tego zdolne, jest Prawo i Sprawiedliwość i lider Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego ja jednak przyjmę tę konwencję i zachęcę do głosowania na tę partię. Z jednej strony uważam, że dzisiaj Państwo są świadkami pewnego suflowania do tego, jaki ma być rząd. Obawiam się, że to suflowanie doprowadzi do tego, że jednak pani to przekroczy próg wyborczy i stworzy Pana to śmiesza, ja uważam, że taka koncepcja rządzenia państwem, którą się proponuje, wyprowadzanie krzyży z kościoła, ze szkoły, wyprowadzanie wszystkiego na ulicę i wojnę kolejną. Proszę Państwa, Polska już przeszła wojnę ideologiczną i to w tym czasie, kiedy się zajmowaliśmy wojną ideologiczną, Polska rozwijała się na poziomie 1,5%. Jeśli my dzisiaj myślimy o poważnej odpowiedzialności, o wzięciu odpowiedzialności za państwo, my proponujemy rządy wielkiej koalicji. Tak robimy wszystkie państwa, które widziały zagrożenie dla swojego funkcjonowania. Mówimy o tym otwarcie. Dziś nie jest możliwe, proszę Państwa, rządzenie sprawne przez PiS czy Platformę, ponieważ te partie są już dość silne do tego, żeby się zwalczać, ale dość słabe do tego, żeby rządzić skutecznie państwem. My mówimy, ograniczcie swoje zapędy w walce, spróbujmy zrobić rząd, który przeprowadzi zasadnicze reformy w Polsce, które staną się reformami, które uczynią z Polski rzeczywiście nowoczesnym krajem, ale nie w rozumieniu pana Palikota. Bo nic w tym nowoczesnego nie ma, jeśli mówi się o konieczności wyprowadzania ludzi na ulicę po to, żeby znowu nam fundować igrzyska takie, jak widzieliśmy pod krzyżem w Warszawie. To jest propozycja rzeczywista Palikota. To drugie, co jakby następne, bardzo ważne w tej sprawie, to jest wybór dotyczący rozwoju państwa. My mówimy, proszę Państwa, żeby Polska się mogła rozwijać, potrzebne są dwie rzeczy. Myśl o tym, jak ma wyglądać kondycja polskiej rodziny. Tu Pani mówiła z PSL o tym, że jest bardzo zła kondycja polskiej rodziny. Bez tego, jako elementu polityki gospodarczej, Polska naprawdę nie będzie miała szans. Bo dla mnie człowiek jest najważniejszy i moja taka ogromna prośba. Głosujcie Państwo na człowieka, na partię polityczną. Spróbujcie wybrać tego, który będzie Wam służył, do którego będziecie mogli przyjść ze swoimi problemami i troskami. Głosujcie 9 na 9. Na Krystynę Pajurę, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jedyna lista Nowoczesnej Lewicy jest lista numer 3. Na tej liście znajdują się przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale także Krajowej Partii Emerytów i Rencistów, Zielonych 2004, Bezpartyjni, Studenci, 12 kobiet. Jeśli Państwo chcecie publicznej, bezpłatnej ochrony zdrowia, godnej płacy za godną pracę, jeśli nie chcecie umów śmieciowych, jeśli chcecie równości płci, jeśli chcecie jutra bez obaw, wybierzcie listę numer 3. Szanowni Państwo, ja zgadzam się z poglądem, że to są szczególne wybory i od nich
zależy przyszłość Polski na wiele lat w wyniku tych wyborów. Mamy wiele powodów sądzić, że Polska znajdzie się w najbliższych latach w bardzo trudnym otoczeniu zewnętrznym. Niesłychanie ważne jest, aby w tym czasie Polską rządzili ludzie poważni i odpowiedzialni. To nie jest czas na uprawianie show, to jest czas na poważne decyzje. W tej chwili Platforma i PSL to są jedyne dwa ugrupowania, które mają szansę na kontynuowanie swojej misji dłużej niż jedną kadencję. Do tej pory udało się to tylko samorządom, generalnie z dobrym dla lokalnych społeczności skutkiem. Chcemy dokończyć, bo to zaczęliśmy, budowę dróg autostrad, jak wiecie Państwo, Polska jest w budowie, trzeba dokończyć tę inwestycję. Chcemy utrzymać pozycję, którą w ciągu ostatnich 4 lat udało się Platformie zbudować na arenie międzynarodowej. Już nie śmieją się z nas w Europie. Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski to są poważne atuty, to są poważne autorytety, z którymi dzisiaj świat. Dajcie nam szansę, pozwólcie nam dokończyć rozpoczętą robotę, pozwólcie na Platformę z korzyścią dla Polski. Mariusz Kowalski.